Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Tej godziny zupełnie się nie domyślaliśmy. Kiedy przyszedł Syn Człowieczy i zapukał do drzwi życia księdza Roberta. Najdostojniejszy księże arcybiskupie, mamo księdza Roberta, drodzy żałobnicy, droga rodzino księża zgromadzeni na tej uroczystości pogrzebowej. Gromadzimy się w przeddzień Wielkiego Czwartku, dnia, w którym świętujemy kapłaństwo, ustanowienie kapłaństwa przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziś gromadzimy się na pożegnanie księdza Roberta. Gdy rozpoczynaliśmy seminarium, był to rok 1985, wtedy, gdy rozbrzmiewała wieczorna modlitwa w kaplicy, towarzyszyliśmy diakonom, na których patrzyliśmy z ogromną zazdrością. Odmawiali oni słowa komplety. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy tobie. Tych, którzy ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Te świeżo brzmiące słowa w naszych uszach zaciekawiały nas i inspirowały do zgłębienia tajemnicy kapłaństwa. Uczyliśmy się tych słów, rozważaliśmy, czyniliśmy swoimi, myśląc, o jaki sen tak naprawdę chodzi. Rok 1985, zgromadziliśmy się w seminarium. Był to czas pontyfikatu wielkiego Polaka, Jana Pawła II, którego czujemy się duchowymi synami. Tak, Jan Paweł II jest ojcem naszego powołania. Nawet jeżeli jakoś do końca może tego sobie nie uświadamialiśmy wtedy, to teraz z całą mocą. Duchowa więź cementowała się z następcą świętego Piotra, szczególnie wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że ma złożyć wizytę w stolicy naszej archidiecezji, jeszcze wtedy diecezji. 4 kwietnia 1987 roku w parafii Przemienienia Pańskiego przyjęliśmy sutannę, bo Jan Paweł II miał odwiedzić Łódź. Przybył wtedy w czerwcu, 13 czerwca do Łodzi. Robert pełnił posługę podczas tej uroczystej mszy świętej. Był w asyście papieskiej. Przez 6 niezwykle ważnych, niezapomnianych lat utwierdzaliśmy się w powołaniu i zacieśnialiśmy więzy braterskie. Wtedy w seminarium było nas 150 kleryków.
trzy razy więcej niż dziś. A na roku 28, kiedy przeżywaliśmy pierwszy rok, jeszcze wtedy przyjechaliśmy wcześniej do seminarium, bo był to czas taki propedeutyczny, to na pierwszym roku wraz z księdzem rektorem Stanisławem Gradem odwiedziliśmy Łowicz i znajomego księdza rektora, księdza Józefa Zawitkowskiego, który nas przestrzegał. Księżyska kochane, włożysz na siebie te koronki i będziesz święconym łajdakiem. Weszły nam te słowa bardzo głęboko do serca. Przemieniły się w dobre postanowienia. Żegnamy księdza Roberta, który odszedł z naszego kursu jako trzeci. Za księdzem Mariuszem, który cieszył się kapłaństwem 3 miesiące. Za zaginionym księdzem Piotrem, który zaginął gdzieś tam w dalekich górach i słychu o nim nie ma już 13 lat. I jako kurs trwamy i jesteśmy, jak podkreślił na 20. rocznicę święceń ksiądz arcybiskup Władysław. Święta Faustyna, sekretarka Bożego Miłosierdzia, notując słowa podyktowane przez Pana Jezusa, pisała: o Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją Najświętszą. Wystarczy jedna kropla Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzia, które głosił w swojej parafii świętej pamięci ksiądz Robert. Miłosierdzia, które głosimy i my, przystępując do sakramentu spowiedzi i udzielając rozgrzeszenia. Przywołujemy tegoż właśnie Bożego Miłosierdzia, by Bóg zmazał grzech, przebaczył winy, by nas wspomagał w posłudze głoszenia Jego miłosierdzia, w posłudze głoszenia tego, że Bóg przyszedł na świat i odkupił każdego człowieka. Modlimy się i prosimy Boga, by ta modlitwa była obecna w sposób zupełnie świadomy wtedy, kiedy Bóg zapuka do drzwi naszego życia, a zapuka do drzwi życia każdego z nas. I powtarzamy słowa z komplety: bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Amen.